Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy w Łebie dzisiaj, mamy święto Wojska Polskiego. Jak widać, Pomorska Telewizja Narodowa zawitała do Łeby. A tu stoi piękny samochód, bo tu zjechały się samochody i motocykle do Łeby jak co roku na motozloty.com. I tu jest Oldsmobile, wypasiona bryka. Mi się bardzo podoba, może ja ją zarekwiruję na ten czas. I nie będę, pojadę może nią jutro do ślubu. O. Dzień dobry, czy tu jest kierowca tego samochodu? Czy jest kierowca tego samochodu? Dzień dobry Państwu. Nie ma go. A ten samochód to czyj? Księdza Rydzyka. Księdza, tak? Ale gdzie ksiądz poszedł? To jest właściciel. A to jest właściciel. Aha, to oni ciemniają, proszę pana, że księdza. Tak, jak zwykle. No jak zwykle. Proszę pana, niech pan powie coś o tym samochodzie. To za maszyna. Przejdźmy tutaj. Silnik ma jaki? Ile mocy? 5,7 litra. I tylko 130 koni. To się można rozpędzić do ilu? W takim? Do 120 można się. Więcej się nie rozpędzi. To konie może nie robią. Można szybciej, ale... Nie warto. Nie próbowałem. Halo? Dobrze, ja nie mam czasu. Cześć. To jest taki ładny. I który to jest rok produkcji? 7,7? 7,7, proszę pana. I długo pan już jeździ tym? Drugi rok. I proszę pana, starczy panu na paliwo? Wystarczy, mało jeżdżę. Aha, mało pan jeździ. No dobrze, no to mało ujeżdżany, ale to jest wersja ta... Nie, to biała tablica. Pan jest z Gdańska? Tak. To pan jest krajan. Dzień dobry panu. To jest czerwony karosarz z Gdańska. O, motory też już wjeżdżają, jak widać. Oj, samochody trąbią. No namiotów już jest dużo, ogniska też będą palić. Tutaj próbowali podpalić ten samochód pod spodem, ale jakoś się nie zapalił. Nie pasował do stylu. Aha, no rozumiem, czyli Chevrolety to Lancetti. A to też jest Chevrolet, to jest też chyba amerykański. Prawie Ameryka. Prawie Ameryka, no. No dobra, od Halera serwis. Dobra, idziemy dalej. Dziękuję. Jak masz na imię? Michał. A ty? Mateusz. A pani? Beata, oczywiście. Beata, no jak zapomniałem. Salvatrosa. Idziemy tak pięknie, ten Chevrolet. O, ten Oldsmobile wygląda i ten ładny jest, no, czerwony. Podoba mi się bardzo. Idziemy dalej. O, pojechał tam jakiś głośny samochód. A tutaj mamy motocykle i samochody amerykańskie, bo tutaj flaga amerykańska i to same amerykańskie są. Same są amerykańskie. Tu mamy motor. Motor jest, no, Suzuki, proszę bardzo, ładny. Suzuki V, silnik V. Teraz ram 1500, tu są różne ramy. Takie mamy samochody. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk się kłania. Co wy tu macie za samochody, proszę pana? O, amerykańskie. Same amerykańskie? Same. Tak, i za dolary? Za dolary. Za dolary, tak. Cześć, jak masz na imię? Kuba. I ty też samochodem amerykańskim jeździsz? Tym. Dakota. Tak. 4x4. 4x4. Czy 9, tak? Tak. Pojemność. 97. 97. A ten, nie wiesz? Ten dożywam 3,5. 3,5. To dużo pali? Nie wiem. Nie kupowałeś mu paliwa. No rozumiem. Dobra, idziemy dalej. Dzień dobry, witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co wy tu robicie, panowie? Cześć. Tak, co sobie póki co jeszcze zbijamy bąki. No a co tutaj tego? Oklahoma, to pana? Nie, to tu kolegi. Mój ten jest. Ten, a ten czarny koń? Tak. Dlaczego to się czarny koń nazywa? No jak... Pan jeździł konno też? Jak pan myśli, proszę spojrzeć na nasze ten, na nasze pasło filmowe. No, a twoje nałogi, nasza pasja, no tak. Rozumiem o co chodzi. Dilerem nie jestem. Nie, rozumiem, no to wie pan. No. Ale generalnie jaka to jest pojemność? 5,9 Cummins'a. A rok produkcji? 9,7. To dużo żreb paliwa? Jeszcze nie wiem, bo tak parę razy go zatankowałem do pełna, ale coś tam przy nim robiłem. Co... Aha, czyli nie sprawdziłeś. W międzyczasie coś tam dolewałem i do końca. A skąd jesteś? Skąd? Żnin. Żnin, a to pod Bydgoszczą. Tak, między Bydgoszczą a Gniezdem. Tam miałem... Ale ci powiem, nie ma krzywdy, chyba tak dużo nie pali, bo ostatnio tak na rezerwie pojechałem sobie do Grudziądza. Aha, jakieś 260 km spaliłem, znaczy inaczej, zalałem za 200, pojechałem do Grudziądza i wróciłem. No, czyli to na benzynę? Nie, dieselek. Diesel, ale turbo doładowane nie ma? Nie. Nie ma. To tak szybko można jechać? Ile?
Ile na... No, powiem ci tak, no ja nim tak jak już miałem 120, to już zaczyna w takie turbulencje wchodzić. No tak, już to. Ale wibracja. Nawet, ale no bo ma podwójne koła, nie? Tak, ale i druga sprawa, ma... nawet nowe ramy 3500, to masz już kaganiec założone na 150. A ile można załadować na to? 3500 funtów, czyli... Nie, to funtów, ile to będzie? To... Gdzieś 2600, coś takiego. 2600 można ładować. Czyli na B można jeździć. Tu akurat można, bo jest zarejestrowany tak, że ma tę ładowność mniejszą wpisaną. A rozumiem, taki jest możliwość. A gdyby był 4x4, to już niestety... A to nie jest na 4. Nie. To jest tylko na ten, klasycznie. Tak. No, osiedle numer 3, Żnin, południowy zachód. A co to za osiedle? A, jestem radny. Także... A to pan jest radny, to może pan się przedstawi. To się pan przedstawi. Krzysztof Konikowski. Radnym w Żninie. Tak. A witam, ja byłem radnym w Stastokach w Gdańsku, tak, ale już nie jestem. Wie pan, to takie radne dzielnicowe to nie mało, niepłatne. Społeczna praca, no. Tak. Ciężka, nie? Trzeba się z tymi mieszkańcami dogadywać. Tak, tak. Ich problemy egzekwować. Od władz. Ale jakoś, jak to idzie? Jakoś się dogadujemy. Dogadujecie się. No, wszystkiego dobrego. Ahoj. Dobrze. Aha, zapraszam jutro na 14:30. Ślub będzie Czerwonego Korsarza, czyli mój. Dobrze. Tam pod tym. Pałacem. Jakim? Pałacem. Pod zamkiem tam, przy plaży wejście. Koło Łebskiej chaty. O, tutaj samolot jeszcze leci. Idziemy teraz tu. Tutaj mamy też ładny samochód. Żółty. Tu jest tylko żółty. A gdzie ten biały odjechał? Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Skąd przyjechaliście? Nie gadamy. Ale skąd przyjechałeś? Powiedz tylko. Narodową nie gadamy. Ale ja ci tłumaczyłem, że to nie jest ta TVP, tylko to jest kanał Pomorskiej Telewizji Narodowej, prywatna telewizja. Zupełnie co innego. To pokaż papier. Co ja mam pokazywać? Dokumenty. Po co? Jak ja mówię, to wystarczy wejść na stronę internetową, wpisać i już jest. Żaden problem. Gdzie ten biały samochód pojechał? Przyjedzie. Pojechał się rozpakować. Aha, rozumiem. Tutaj mamy też ładny samochód. No, tych samochodów tu zjechało się amerykańskich dużo. Tutaj mamy... O! Chrysler. Też ładny, bardzo ładny. Tu jest przyczepa, a tutaj Ram 5000. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co to za samochód jest, proszę pana, tutaj? To jest pana? Ram 15000. Alba ramę czy jak? Bo syrenka to miała ramę. Ja myślę, chyba, że to, proszę pana, jest samochód z ramą na ramię. Na ramię, no dobra. Bo jednak jak pisze, jest że tutaj rama... potężna moc pod tą maską i czyli ile musi koniec? Trzymać. Ile? Nie mam zielonego pojęcia, bo to nie jest mój pojazd. Proszę pana, ja bez pojęcia to ja z domu nie wychodzę. Proszę pana. Dzień dobry panu. Witam, Pomorska Telewizja Narodowa. Co to za samochód? Aha. A to jest jaki? To jest... Jak się nazywa? Tam pisze coś. Ale takie małe litery ja nie widzę. Tutaj mamy motory. Dzień dobry! Witam, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Co to za motory są? To wasze? Tak. I co? I to ile jest pojemności ten mały? O, i taki bym chciał mieć, bo ja mam też taki, ale chiński to nie jeździ już. A ten jeździ? No, to jest 98 rok. I co to za rasa? Honda Rebel. Honda Rebel, no to ładnie. To dużo to pali? 3 litrów. 3 litry można lechać. O, proszę. 98 rocznik i co, nie psuje się? Nie ma problema? Bo ja mam taki chiński, 7-letni i się psuje ciągle. Co roku się psuje. Jak na razie 4 lata i... I lata? I lata. I lata, no dobra, fajnie. A ten co? To z Gdańska. Jesteście? Tak. Witam, Czerwony Korsarz z Gdańska. To przyjedźcie jutro na mój ślub, bo ja ślub to biorę na plaży. O 14:30 w Łebie. Burmistrz będzie udzielał. Osobiście. Osobiście. 14:30 tam pod zamkiem, nie? Na wejście do plaży. Ahoj. Dobry. Dzień dobry, Pomorska Telewizja. Skąd przyjechaliście? Jak pan myśli? No ja patrzę i się pytam, przepraszam. Kujawsko-Pomorska. Ale miejscowość. Aleksander Kujawski. I co? Jak się jechało? Dobrze. To jest jaka maszyna? Nie zna pan. No to Indian. A bo pan nie wygląda na patcha, proszę pana, bo pan nie ma tego. Warkocza pan nie ma. Nie. Całkiem na łyso. To jest Indianin? Tak, czyli. Aha, ile to pojemność ma? 11 cm. To dużo. 1811 cm. To ile to pali na stół? No na przykład. No średnie zużycie to ma tak 6-6 litrów. To tak jak maluch. Nasz no, można tak powiedzieć. Tak powiedzieć, no.
No dobra. 111 cali. To jutro przyjedziecie, rozumiem, na plażę, na mój ślub Czerwonego Korsarza. Jutro będzie. No, przy zamku. Musi być udzielach na plaży. Ja dzisiaj już przyjeżdżę. Szkoda. Tu następny. Motor. No tam są tojtoje, tam jest scena. Coś śpiewają. No tak to wygląda na... Tutaj w Łebie. Ahoj, witajcie. Skąd jesteś? Kłodzko. Kłodzko, witam, Czerwony Korsarz. Ty jutro na mój ślub na plażę przyjechać. 14.30. Idziemy tutaj. Następne maszyny stoją. Gby, 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 gby. No to też chyba tu nasze województwo pomorskie. A tu jest PZL. O, BMW. Też ładna maszyna. BMW. A tu jedzie taki Mini Morris chyba. I tak to wygląda. Też. O, szaleją, szaleją. Żaki plażowe. Kolejka stoi. Przepraszam, przepraszam. Pomorska telewizja lądowa. A za czym ta kolejka? Za lodówką. Aha, za lodówką. A to... Przyda się. No tak, a ten na kartki, ten będzie ten alkohol też mają na kartki? Nie, tutaj, to piętro wyżej. Wyżej, aha, rozumiem. A wy skąd przyjechali? Bory Tucholskie. O, a miejscowość? Czerw Tuchola pomiędzy. Aha. I co? Na długo? Do końca. Do niedzieli. No to jutro przyjdźcie na plażę, bo jutro ślub Czerwonego Korsarza będzie, koło admirała. Przy zamku. 14.30, zapraszam. Tutaj mamy. Co my tu mamy? Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Co wy tu macie? Mamy takie szmalc, bydło i powidło. Wszystko jest? Wszystko jest. Tak, a chleb ze smalcem ile u was kosztuje? Wyszedł. Nie ma już. Był, ale wyszedł. Wszedł do środka. Rozumiem, a sam chleb? Sam chleb też jest w środku. Rozumiem, a tu co jest? Czapka. A to jakbyś był Amerykaninem, to byś może... Nie, ja chciałem czapkę, nie, ja potrzebuję czerwoną, ja jestem korsarzem, aha, więc potrzebuję taką rogatywkę, ale czerwoną. Ale to czerwoną. Nie, to będziesz miał tylko, ale tylko czaszkę. Czaszkę? To ja... A, czaszek, to ja mam dużo czaszek już. A to kiedy pogibli? A to wiking jakiś? No to, słuchaj, no, muszą być czasami zakute łby. Też. Rozumiemy się. Gdzie jest ten kudłaty? Wyszedł. Kudłaty wasz. Wyszedł. Też wyszedł. Za smalcem. Aha, rozumiem. I za chlebem. No, cześć. O, pojechali tutaj, sobie jeżdżą, to mi nazad i sobie już jeżdżą. I tak to wygląda w Łebie. Lot motocyklowy, tutaj pełno maszyn jest, motocykli. Tutaj proszę bardzo. Różne rejestracje. Z całej Polski się zjechali. O, i tu przyjechał samochód czerwony. A to pana czerwony samochód, halo? I dobry. Nie, to nie pana. To czerwony. No ładny samochód, Mustang GT. No, jeżdżą tutaj wózki elektryczne też, jak to w Łebie. No zapraszamy jutro o godzinie 14.30 na mój ślub Czerwonego Korsarza na plaży w Łebie, niedaleko tego zamku Neptun, wejście na plażę. Dziękuję bardzo. Sławomir Ziembiński, kontradmirał morski drużyn strzeleckich. Życzę wszystkim dzisiaj z okazji Święta Wojska Polskiego jak najwięcej szczęścia żołnierzom, ich rodzinom też. To ciężka służba. Kontradmirał morski drużyn strzeleckich, Sławomir Ziembiński.